Dzień dobry. We wtorek, 23 czerwca, jest Dzień Taty. I właśnie dzisiaj wspólnie spróbujemy stworzyć prezent dla taty. A wszystkich tatusiów proszę, żeby włączyli ten film, bo pewnie chcecie mieć niespodziankę. Zapraszam. No dobrze, na początek chciałabym, żebyście się na spokojnie zastanowili, co lubi wasz tata. Czy może jest to jakaś dziedzina sportu, może jakiś klub sportowy, może lubi majsterkować, może lubi podróże, może lubi jakieś jedzenie, może lubi jakieś miejsce w świecie, może lubi czytać książki. Zastanówcie się, co lubi wasz tata najbardziej. Bo właśnie ta wiedza przyda nam się do stworzenia dla niego najlepszego prezentu. Pierwszą moją propozycją jest, podobnie jak na Dzień Mamy, książeczka dla taty. Macie ją do pobrania w opisie. Po lewej stronie możecie tworzyć specjalne ilustracje dla waszego taty, a po prawej krótkie opisy do tych ilustracji mówiące, za co cenicie swojego tatę, za co go kochacie, kiedy się śmiejecie z nim, jakie wasze jest ulubione wspomnienie z tatą. Ta książeczka pomoże wam stworzyć coś bardzo miłego dla waszego taty. Drugą moją propozycją jest właśnie to, żebyście zastanowili się, co wasz tata lubi najbardziej i wykorzystali to, żeby stworzyć dla niego dany prezent. Na przykład, jeśli lubi czytać książkę, stwórzcie dla niego zakładkę do książek. Jeśli lubi jakiś dany klub sportowy albo dyscyplinę sportową, stwórzcie dla niego brylok z motywem, na przykład z piłką nożną, z piłką do kosza. Narysujcie dla niego coś, co jest dla niego ważne i co lubi. A trzecią moją propozycją, którą pokażę wam też jako przykład, bo sama ją wykonałam, jest ozdobna ramka na zdjęcia. I tutaj też możecie wykorzystać swoją wiedzę na temat waszego taty i ozdobić tą ramkę takimi motywami, jakie lubi wasz tata. Pamiętajcie, że ramkę możecie ozdobić różnymi przedmiotami. Na przykład jeśli wasz tata lubi majsterkować, możecie poprzyklejać tam kilka śrubek. Jeśli lubi podróżować, możecie przyklejać muszelki z jakichś waszych wspólnych podróży. Wykorzystajcie wasze wspólne wspomnienia. Ja stworzyłam swoją ramkę na papierze do akwareli podklejonym kartonem. Ozdobiłam ją akwarelkami i czarnym długopisem. Zapraszam was teraz do obejrzenia postępów mojej pracy, zachęcam was do tworzenia i życzę powodzenia w tworzeniu prezentów dla taty.